Bardzo serdecznie witam na drugim spotkaniu z cyklu Po drugiej stronie życia. Niedaleko Izbicy Kujawskiej, w Gaju Stolarskim, Sarnowie i Wietrzychowicach zachowały się megalityczne cmentarzyska. Jak się oficjalnie podaje, powstały one około 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. I tu widzicie na tym zdjęciu megalityczne cmentarzysko w Sarnowie, niedaleko Izbicy Kujawskiej, położone w szczerym lesie. Możemy zapytać, kto je wzniósł? Nieznane nam plemiona tak zwanej kultury pucharów lejkowatych. A więc w zasadzie ludzie, o których bardzo niewiele wiemy, szczątkowe informacje pochodzące ze znalezisk archeologicznych, bo w zasadzie żadne pisane dokumenty na ich temat się nie zachowały. Plemiona te, zamieszkujące w starożytności Kujawy, żyły głównie ze skromnego rolnictwa, zbieractwa, myślistwa, pasterstwa oraz rybołówstwa w miejscowych wodach. Te tereny były gęsto porośnięte borami, lasami, gdzie było dużo zwierzyny, dużo leśnych owoców, no i oczywiście sporo jezior, stawów, cieków wodnych, gdzie było wiele ryb, które służyły za pokarm dla miejscowych, również żółwi na przykład. Z badań pochówków złożonych w megalitycznych grobowcach rozmieszczonych w miejscowościach wokół Izbicy Kujawskiej wynika też, że ci, którzy te groby wystawili i chowali tam swoich zmarłych, to byli ludożercy, a jednocześnie chirurdzy, którzy na dość wysokim stopniu opanowali chirurgię. Na zdjęciu widzimy czoła grobowców megalitycznych w Sarnowie. Ze względu na wielkość i wiek, znajdujące się tutaj grobowce nazywane są piramidami polskimi albo też piramidami kujawskimi. I tutaj widzicie jeden z takich grobowców, widzimy jego czoło, a potem w miarę spoglądania ku jego tyłowi widzimy, jak on się zwęża, zwęża i staje się coraz niższy. Takie długie jakby warkocze albo też ogony. Termin megality pochodzi od zlepku dwóch słów greckich. Pierwsze megas oznacza wielki, duży. Litos oznacza kamień. A więc megality to budowle wzniesione z wielkich kamieni. Kolejny widzimy grobowiec, na który patrzymy od czoła ku jego tyłowi, jak stopniowo się zwęża i zniża w charakterystyczny ogon. Megality kujawskie to grobowce z wielkich kamieni w formie, jak widzicie, wydłużonego trapezu. Kamienie tworzyły obstawę chroniącą mogiły przed rozmyciem i ograniczały obszar spoczynku zmarłego. Widzimy jeden grobowiec od czoła, tam drugi grobowiec od czoła z tablicą informacyjną, która opisuje badania archeologiczne tego grobowca. Nad mogiłami, które znajdują się w ich wnętrzu, usypano wały ziemne mające ponad 1000 m3 objętości, ponad 100 metrów długości i do 3 metrów wysokości. W grobach tych z jednym wyjątkiem pochowano tylko mężczyzn. Zmarły był pochowany w czole grobowca, czyli jego początku, w tej najwyższej, najszerszej części, owinięty w płótno, w pozycji wyprostowanej,
ponoć na wpół zanurzony w ziarnach pszenicy, które były symbolem dobrobytu, błogosławieństwa, jakiejś łaski bóstw. No czegoś, co jest właśnie związane z dobrem, związane z obfitością. I czasami grzebano w ten sposób dwie lub trzy osoby. Ich wyposażenie w drogę pośmiertną było skromne. Znaleziono w tych grobach naczynia, łyżki gliniane, zabytki z krzemienia, siekiery oraz na przykład topory bojowe. Przybyliśmy, moi drodzy, na cmentarzysko megalityczne w Sarnowie, które już oglądamy od samego początku naszego spotkania. Tutaj na tym cmentarzysku w Sarnowie zachowało się 9 grobów. Są one mniejsze od tych grobowców megalitycznych, które oglądaliśmy w Wietrzychowicach. Ale równie są imponujące. Ich wysokość od czoła wynosi około 2 metry. Ich obstawy kamienne są skromniejsze, głazy mniejsze i w zasadzie są tylko na czołach grobowców i na końcach, a środkowe części tych trapezowatych grobowców nie są obłożone kamienną obstawą. Pod nasypami znaleziono od 1 do 5 mogił, a ich obstawy kamienne tworzyły kręgi, a nie prostokąty, jak na przykład w Wietrzychowicach. I oglądamy te 9 grobowców w Sarnowie, jak one wyglądają, w jakim stanie zachowały się do obecnego czasu. Moi drodzy, jesteśmy teraz przy grobowcu numer 7. Na starożytnym, megalitycznym cmentarzysku w Sarnowie. Grobowiec numer 7. Popatrzmy, co ciekawego możemy na jego temat się dowiedzieć. Otóż podczas prac wykopaliskowych archeolodzy stwierdzili w nim ślady penetracji z XIX wieku. To znaczy, że w XIX wieku ktoś próbował wkopać się i dotrzeć do mogił, które się znajdują w tym grobowcu w poszukiwaniu jakichś skarbów. A więc kwestia rabusiów, grobów, to nie tylko problem starożytnego Egiptu, ale również problem naszych grobowców na terenie Polski. Tutaj widzimy czoło grobowca numer 7. Pod tym nasypem, tym wałem ziemnym, odkryto pozostałości 5 mogił z 5 pochówkami. Wszystkie te 5 mogił otoczone były kolistymi kręgami kamiennymi. Natomiast w ścianie bocznej tego grobowca odkryto jamę, a w jamie znaleziono coś, co po zbadaniu zaszokowało archeologów. Otóż w tej bocznej jamie, w tym grobowcu, znaleziono szczątki 9 ludzi zjedzonych w trakcie uczty obrzędowej. A więc, kiedy zmarły, pochowano go w mogile i zanim usypano ten wał ziemny, miała miejsce uczta, stypa pogrzebowa i podczas tej stypy zjedzono 9 osób. Czemu? Być może dlatego, że starożytni mieszkańcy Kujaw wierzyli, że spożywając innych ludzi, jakby wchłaniają w siebie tą ich siłę, życie, krew, siły witalne, mądrość. Miało to służyć przedłużeniu ich życia, wzmocnieniu ich, prawda, osobowości i tak dalej.
Tutaj widzimy grobowiec numer 7. Od czoła jego wierzchołek, jak stopniowo się zwęża i zaniża do końca ogona. Tutaj mamy koniec grobowca numer 7, a więc jego ogon, końcówka ogona. I ta końcówka wyłożona jest kamieniami. Nie znamy wierzeń starożytnego ludu, który wzniósł grobowce w Sarnowie. Dlatego tak naprawdę możemy się jedynie domyślać, czemu spożywano tutaj ludzi podczas stypy. Pojawia się kolejne pytanie, czy spożywano ludzi również na co dzień jako produkt spożywczy. No po prostu tego nie wiemy. Popatrzmy w takim razie na kolejne zdjęcie. Oto starożytny grobowiec megalityczny numer 8 w Sarnowie. Ten grobowiec numer 8 też zawiera w sobie bardzo ciekawe tajemnice, które zostały odkryte podczas wykopalisk archeologicznych. Te wszystkie grobowce zostały rozkopane w latach 60. i 70. przez polskich archeologów, dokładnie zbadane, a potem z powrotem przywrócone do pierwotnego stanu, zrekonstruowane tak, jak przetrwały do czasów wykopalisk. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Podczas wykopalisk w tym grobowcu numer 8 odkryto, że zachowała się w nim mogiła. Mogiła centralna, tak powiemy, ale w tej mogile centralnej nie było szkieletu. Co się z nim stało, nie wiemy. Czy się po prostu kompletnie nie zachował, czy co. W każdym bądź razie nie było szkieletu. Widzimy tutaj narożnik i czoło grobowca numer 8 w Sarnowie. Wokół grobu centralnego, tej mogiły, która znajduje się wewnątrz tego grobowca, ułożono dość dużą obstawę kamienną. Ale, i tu popatrzmy na kolejne zdjęcie, ale w bocznej części nasypu odkryto dwie dalsze mogiły. I te dwie dalsze mogiły zawierały już w sobie szkielety złożonych tutaj pochówków. I jak widzimy tutaj ten bok grobowca od czoła jest obłożony kamieniami. Podczas wykopalisk, prowadzeniu badań przy grobowcu numer 8, archeolodzy stwierdzili, że te boczne mogiły pokrywała warstwa ziemi bagiennej z muszlami ślimaków, małży oraz z fragmentami pancerza zjedzonego żółwia błotnego. W tamtym czasie, prawda, na pewno w tej okolicy było wiele żółwi, które służyły za pokarm miejscowym. Zaś z nasypu, czyli tego wału ziemnego, wydobyto kilkaset fragmentów naczyń ceramicznych, glinianych, krzemieni. Wydobyto również paciorek z muszli. Tutaj mamy spojrzenie na grobowiec numer 8 od strony ogona. Zwróćcie uwagę, że ten ogon jest zakończony takim ładnym, trójkątnym, ostrym kamieniem. I mamy widok ku czołu grobowca, jak on się pomału rozszerza i jednocześnie staje się coraz wyższy. To jest ten sam grobowiec, na którym stoję na czole tego grobowca i patrzymy ku jego zakończeniu, ku jego ogonowi. Co możemy powiedzieć na temat grobowca tego? W zasadzie nic. Nie mamy żadnych informacji na temat osób pochowanych w tym grobowcu. Kim byli? Co się z nimi stało?
Nic nie wiemy. Jest to tajemnica, która tonie w mrokach przeszłości. Nie zachowały się żadne dokumenty, które by wyjaśniły te zagadki. To chyba jedynie Bóg wie, prawda, kto tu został pochowany, kim byli ci ludzie. Ale teraz popatrzmy na kolejny, najbardziej tajemniczy grobowiec w Sarnowie. Tym najbardziej tajemniczym grobowcem w Sarnowie jest grobowiec numer 9. I to jest ten, który widzimy na tym zdjęciu, oczywiście od jego strony czołowej, czyli od jego przodu. Dlaczego jest on najbardziej tajemniczy? No właśnie, popatrzmy na kolejne zdjęcie. Dlatego, że w tym grobowcu znaleziono w mogile szkielet ułomnej kobiety, zmarłej w wieku od około 50 do 70 lat. W takim wieku była. 50 do 70 lat. Była ułomna, niepełnosprawna. Jej szkielet się bardzo dobrze zachował. I co jeszcze ciekawego? Popatrzmy. Otóż ta kobieta została pochowana w trumnie wydrążonej z pnia drzewa. W tamtych czasach, prawda, kiedy pierwotne puszcze porastały Polskę, te drzewa miały potężne rozmiary, a więc było możliwe w pniu takiego drzewa wyrzeźbić taką dłubankę, trumnę dla zmarłej. I ta trumna z pochówkiem zmarłej została ułożona w mogile w poprzek osi wzdłużnej grobowca, czyli nie wzdłuż, tylko w poprzek, co jest zagadką, co jest czymś, co nie spotykamy w innych pochówkach, prawda, będących w grobach w Sarnowie, w Wietrzychowicach czy w Gaju Stolarskim. A więc jest, trumna została pochowana w poprzek osi grobowca. Odkrycie to jest czymś wyjątkowym, dlatego że nie natrafiono na tak wielki grobowiec usypany tylko dla jednej osoby i to na dodatek kobiety. Wszystkie grobowce wokół Izbicy Kujawskiej, Sarnów, Sarnowo, Gaj Stolarski, Wietrzychowice, to są grobowce, gdzie pochowano mężczyzn. Tutaj natomiast jest jeden, jedyny pochówek kobiety. No i pojawia się pytanie, kim była owa pani? Może była czarownicą, może była boginią, może była jakąś miejscową królową, władczynią. Nie wiemy tego. Na pewno była kimś znacznym, skoro pochowano ją w tak gigantycznym grobowcu i to tylko ją jedną samą. Natomiast przy jej szczątkach, przy jej szkielecie, przy jej pochówku leżały ostrze rogowe, gliniana łyżka i fragmenty naczyń ceramicznych. Widzimy więc grobowiec numer 9. Z wierzchu od strony czoła ku jego ogonowi. Nie jest on bardzo długi, ale rzeczywiście jest niezwykle tajemniczy ze względu na pochówek tutaj tej kobiety, o której mówiłem. Mamy tutaj kolejne zdjęcie ukazujące grobowiec numer 9. Jest to zdjęcie zrobione od jego ogona. Czyli mamy końcówkę, ogon, gdzie grobowiec się kończy, zwęża, zaniża i stąd, prawda, gdy patrzymy ku jego przodowi, ku jego przodu, ku jego czołu, widzimy, że rozszerza się i staje się coraz wyższy. I tam właśnie w tej części czołowej zawarta była trumna pochówek owej kobiety. W takim stanie zachowało się to cmentarzysko do dnia dzisiejszego. Bardzo gorąco i serdecznie polecam wam, abyście, gdy będziecie mieli czas, gdy was to w ogóle interesuje, żebyście się wybrali i odwiedzili to cmentarzysko.
Zwróćcie uwagę, że wszystkie te zdjęcia zostały zrobione w porze bardzo wczesnej wiosny, kiedy już listeczki się zaczęły pojawiać na gałązkach. Dlatego, że w lecie, gdybyście tutaj pojechali, to nic praktycznie nie zobaczymy, bo zieleń wszystkie widoki zasłania. Dopiero w zimie, późną jesienią, wczesną wiosną, kiedy nie ma liści na drzewach i krzewach, mamy ładny widok na całe cmentarzysko i na groby megalityczne, które tutaj się znajdują. Po zwiedzeniu tej starożytnej nekropolii megalitycznej w Sarnowie, chciałbym, abyśmy się teraz zastanowili nad kwestią, czym jest śmierć. No właśnie, żeby odpowiedzieć sobie na te pytanie, sięgamy w daleką przeszłość, do początków planety, ludzkości i życia na niej. Sięgamy do drugiego rozdziału Księgi Rodzaju i wersetu 7, gdzie mamy opis stworzenia świata i człowieka. W Księdze Rodzaju w 2 rozdziale i 7 wersecie mamy następujący natchniony zapis. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Zapis ten informuje nas, że stworzenie, powołanie człowieka do istnienia, do życia składało się z dwóch twórczych aktów Boga. Najpierw czytamy, że Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg nasz organizm powołał do istnienia z materii otaczającego nas świata. My jesteśmy zbudowani z żelaza, z wody i z wielu innych pierwiastków, z których zbudowane są różne rzeczy wokół nas, w naszym środowisku. Pierwiastków, które są podstawą, prawda, materii ziemskiej. Człowiek został stworzony z prochu ziemi, z materii, z pierwiastków chemicznych. Ale materia sama w sobie nie ma życia. I dlatego druga część wersetu mówi, że Bóg tchnął w nozdrza jego dech życia. I wtedy, kiedy człowiek otrzymał od Boga ów dech życia, dopiero, jak mówi tekst biblijny, dopiero wtedy człowiek stał się istotą żywą. Można to przyrównać do żarówki. Popatrzcie, żarówka jest zbudowana z pierwiastków chemicznych, z materii, byśmy powiedzieli po biblijnemu, z prochu ziemi. Żarówka, dotąd, dopóki nie przepływa przez nią prąd elektryczny, jest jedynie, prawda, żarówką, która nie spełnia swojej funkcji, roli. Dopiero kiedy otrzyma ona energię, wtedy zaczyna żyć, funkcjonować. I podobnie było z człowiekiem. Dopóki nie otrzymał tego tchnienia życia od Boga, była to martwa struktura naszego organizmu. Dopiero ten dech życia spowodował, że nasz organizm zaczął funkcjonować, żyć. Człowiek zaczął myśleć, poznawać otaczający świat. No i oczywiście prowadzić inteligentne, rozumne życie. A więc ciało plus dech życia pochodzący od Boga daje nam istotę żywą. A czym jest dech życia? Apostoł Paweł Grekom na Areopagu w Atenach podczas jednej ze swoich podróży misyjnych przedstawił właśnie Boga jako źródło życia. I tu popatrzmy na Księgę Dziejów Apostolskich, 17 rozdział, werset 25. Paweł mówi do zgromadzonych Ateńczyków w ten sposób. Ani też nie służy mu się, no komu? Bogu, prawda? Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował,
gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. A więc to Bóg jest źródłem życia. Od Niego pochodzi życie, od Niego pochodzi tchnienie, od Niego pochodzi wszystko, co mamy. I co jeszcze bardzo ciekawego? Czytając Biblię, zauważamy, że kiedy dochodzi do połączenia ciała, czyli organizmu zbudowanego z materii, z dechem życia, z tchnieniem życia, wtedy dopiero mamy do czynienia z istotą żywą. I ta zasada, ta prawda dotyczy również zwierząt. Biblia mówi, że zwierzęta również zostały stworzone z prochu ziemi, z materii i Bóg również, jak w człowieka, tak i w nie, tchnął dech życia i wtedy dopiero te zwierzęta zaczęły żyć, funkcjonować. A czym jest śmierć? Śmierć jest odwrotnością stworzenia. Popatrzmy na kolejną ilustrację. Czym jest śmierć? Śmierć to jest odwrotność stworzenia. Śmierć to jest proces, w którym dech życia rozłącza się z ciałem. Dech życia się wyczerpuje, wypala. Moglibyśmy to przyrównać do samochodu, który jedzie tak długo, dopóki ma paliwo w baku, które powoduje, że ten samochód żyje, funkcjonuje, jedzie. To paliwo jest źródłem, prawda, tej energii, która napędza silnik. Ale kiedy paliwo w baku się wyczerpie, samochód jest martwy, staje, nie może się poruszyć. Tak samo jest z człowiekiem. Otrzymał od Boga tą energię życia, te tchnienie życia, tego ducha. Ale ta energia się wypala, zużywa i w pewnym momencie człowiek umiera. Popatrzmy na pewne teksty biblijne, które tu są zapisane. Pierwszy to jest Księga Hioba, 34 rozdział, wersety od 14 po 15. Pamiętacie, że Księga Hioba to mniej więcej 15 wiek przed naszą erą, jak sądzą bibliści. I została spisana przez Mojżesza. I tutaj w Księdze Hioba czytamy takie stwierdzenie, natchnione stwierdzenie. Gdyby, mowa o Bogu oczywiście, gdyby wziął z powrotem do siebie swojego ducha i ściągnął w siebie swoje tchnienie, to by od razu zginęło wszelkie ciało. I człowiek wróciłby do prochu. Czy popatrzcie, gdyby się tak zdarzyło, że Pan Bóg, tak jak odkurzacz, wessałby w siebie tą energię życia, którą dał wszystkim organizmom żywym na naszej planecie, to co by się stało? Wszystkie organizmy żywe przestałyby istnieć, przestałyby żyć. A więc ten tekst mówi nam wyraźnie. Ten dech życia, ta energia życia, której źródłem jest Bóg, ona ożywia nasze organizmy. Od niej zależne jest to, że żyjemy, funkcjonujemy. A teraz popatrzmy na Psalm 104. Księga Psalmów została napisana mniej więcej w X wieku naszej ery. Przepraszam, przed naszą erą, w X wieku przed naszą erą. No i tutaj w Psalmie 104 od wersetu 29 po 30 czytamy takie słowa. Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, trwożą się. Gdy zabierasz im tchnienie, giną i w proch się obracają. Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają. A więc mamy tutaj powtórzoną myśl z Księgi Hioba, że dopóki w organizmach żywych, ludzi czy zwierząt, znajduje się tchnienie, ta energia życia, której źródłem jest Bóg, one żyją. Ale z chwilą, kiedy ta energia życia się wyczerpuje, kończy się,
to zwierzę i człowiek, jakikolwiek organizm, kończy swoją egzystencję. Podobne myśli znajdujemy w psalmie 146 i wersecie 4. Psalm 146 i werset 4. Psalmista, czyli poeta, pieśniarz izraelski, bo psalmy to są pieśni izraelskie, prawda, ku chwale Bożej, hymny. Pieśniarz podaje, gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. A więc gdy człowieka opuszcza duch, ta energia życia, której źródłem jest Bóg, kończy swoje życie. I w tym dniu, w którym człowiek kończy swoje życie, zapada się w nicość, nieistnienie, niebyt, kompletną nieświadomość. Tekst biblijny mówi, że w tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. A więc, moi drodzy, popatrzcie, w jakiej sprzeczności stoją te natchnione zapisy biblijne z powszechnie przyjętymi doktrynami Kościoła rzymskokatolickiego o istnieniu duszy nieśmiertelnej, wędrówce dusz, piekła, nieba czy czyśćca. Popatrzmy teraz na księgę Koheleta. Trzeci rozdział tej księgi, wersety od 19 po 21. Księga Koheleta to też mniej więcej 9 wiek przed naszą erą. Jej autorem jest król Salomon, człowiek, którego Bóg obdarzył wielką mądrością i zrozumieniem. I tutaj mędrzec pański zapisał takie słowa. Bo los synów ludzkich jest taki, jak los zwierząt. Jednaki jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają tamci. I wszyscy mają to samo tchnienie. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem. Bo wszystko jest marnością. Wszystko idzie na jedno miejsce. Wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca. Bo któż wie, czy dech synów ludzkich wznosi się ku górze, a dech zwierząt schodzi w dół na ziemię. Człowiek rzeczywiście góruje nad zwierzęciem, dlatego że został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Ale jeśli chodzi o kwestie życia i przemijania, to tak jak tu jest zapisane, los synów ludzkich jest taki jak los zwierząt. Człowiek i zwierzę mają życie dane od Boga. I w pewnym momencie życie człowieka i zwierzęcia się kończy. Ta energia życia wypala się. Człowiek i zwierzę wracają do prochu ziemi. Wszystko jest marnością. A więc ten duch, ten dech życia, te tchnienie życia, to jest właśnie życie. I ono, gdy dobiega końca, człowiek umiera. Popatrzmy jeszcze na 12 rozdział tej księgi, werset 7, który brzmi następująco. Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był. Duch zaś wróci do Boga, który go dał. Tak. Ciało wraca tam, skąd zostało zbudowane. Czyli z powrotem obraca się w pierwiastki chemiczne, w materię, w proch ziemi. Natomiast ta energia życia wraca tam, skąd dała człowiekowi życie. Wraca z powrotem do Boga. Dech życia, duch, to jest właśnie życie dane nam od Boga. No i teraz przechodzimy do części dotyczącej zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Śmierć, tak jak powiedziałem, jest odwrotnością stworzenia. Podczas śmierci wyczerpuje się energia życia, człowiek przestaje egzystować.
jego organizm wraca do prochu ziemi. Natomiast przecież Biblia wyraźnie uczy nie o wędrówce dusz, nie o piekle, niebie i czyśćcu, nie o zaświatach, tylko o dniu zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Co się stanie w dniu ostatecznym? Nastąpi zmartwychwstanie. Bóg dokona rekonstrukcji ciał zmarłych. Zmarli rozkładają się w prochu ziemi. Nic z nich nie zostaje. Niektórzy giną w odmętach morskich toni i oceanów, gdzie pożerają ich ryby, różne organizmy morskie. Bywa, że na wojnie wybuch bomby, pocisku po prostu rozpyla człowieka, że z niego nic nie zostaje. Kiedy wybuchły bomby atomowe w Hiroszimie i Nagasaki, to na ścianach czy na brukach, na kamieniach pozostały cienie ludzi, którzy wyparowali. A więc no, różnie. W czasach średniowiecza inkwizycja innowierców paliła na stosach. Po tych ludziach zostawała garstka popiołu. Potem tą garstkę popiołu jeszcze wrzucano do rzeki, żeby popiół został doszczętnie rozniesiony po świecie, wyobrażając sobie, że w ten sposób Bóg już nie będzie w ogóle w stanie tej osoby na nowo odtworzyć. Nieprawda. Tak jak Bóg z niczego powołał świat do istnienia, tak samo Bóg w dniu ostatecznym z niczego zrekonstruuje ciało zmarłego człowieka, który zakodowany został w Bożej pamięci. Następnie Bóg ożywi te ciała swoim tchnieniem do życia, jeśli chodzi tu o ludzi sprawiedliwych, do życia wiecznego. Mamy ciekawy zapis w księdze proroka Ezechiela, w 37 rozdziale. Księga proroka Ezechiela została spisana w VII wieku przed naszą erą przez proroka, po którym pozostał tytuł tej księgi, Księga Ezechiela. I w 37 rozdziale od wersetu 1 po 14 mamy opis bardzo ciekawego wydarzenia, które otrzymał prorok od Boga. A celem tej wizji było przekonanie wszystkich czytelników Biblii, że istnieje zmartwychwstanie. I zmartwychwstanie jest biblijną opcją dotyczącą stanu umarłych. Przeczytajmy od początku ten fragment. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości i kazał mi przejść dokoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Czyli prorok znalazł się na skraju obszernej doliny. Ta dolina nie była wypełniona wodami, czyli jakimś jeziorem, stawem, ale była wypełniona milionami ludzkich kości. A żeby podkreślić również ten stan śmierci, jest zapisane, że były to kości stare, suche kości. Prorok obszedł tą dolinę i Bóg zapytał go, czy ci ludzie kiedykolwiek ożyją. Oczywiście prorok bardzo skromnie odpowiedział: Panie Boże, to Ty o tym najlepiej wiesz. Wtedy Bóg nakazał Ezechielowi prorokować. Co się dzieje dalej? Przeczytajmy. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie
i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem. I powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie. I ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos. A oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I popatrzmy na dalszy ciąg. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało. I skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu. Tak mówi Wszechmocny Pan. Przyjdź, ożywcze tchnienie, z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli. I stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. Zwróćcie uwagę, że w pewnym momencie z rozkazu Bożego na głos proroka te wszystkie kości zaczęły się przemieszczać i składać z powrotem w szkielety. No na pewno towarzyszył temu potężny szum, łoskot, huk, gdy te miliony kości uderzając, stukając, trąc o siebie składały się w szkielety. Kiedy wreszcie szkielety były w pełni, że tak powiem, złożone, wtedy prorok zauważył, że na nich zaczęły pojawiać się tkanki, a więc te szkielety, jak tu jest zapisane, obrosły ciałem. Cała dolina była więc wypełniona ludzkimi ciałami, ale to były wszystko martwe ciała. Dopiero kiedy ożywcze tchnienie od Boga tchnęło w te martwe ciała, one z martwych wstały. A więc widzicie, materia sama w sobie nie ma życia, jest martwa. Czym jest życie, nie wiemy, ale wiemy, że ono pochodzi od Boga. I ta energia życia powoduje, że organizm żyje i funkcjonuje, tak jak to tutaj jest zapisane. I tutaj tekst mówi, że kiedy to tchnienie życia wstąpiło w te ciała, to ci ludzie ożyli, stanęli na nogach. Rzesza bardzo wielka. Popatrzmy jeszcze na kolejne zdjęcie. I teraz, jaki był cel, który przyświecał Bogu, aby ukazać Ezechielowi widzenie, o którym mówimy. Mamy wyjaśnienie w ostatnich tekstach. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I tchnę was moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Widzicie, społeczeństwo od wieków jest nauczane, że z chwilą śmierci dusza rozłącza się od ciała i w zależności od tego, jak człowiek żył, udaje się do piekła, nieba albo czyśćca. Dlatego księża nawołują wiernych do tego, aby kupowali msze za dusze zmarłych, aby ci zmarli mogli dostać się do nieba, uniknęli czyśćca, ewentualnie żeby skrócone były ich męki czyśćcowe. Wszystko to jest oczywiście nieprawdą, dlatego że Biblia pokazuje nam, że nie istnieje wędrówka dusz, nie istnieje żadne życie pozagrobowe. Człowiek, który umiera, śpi w prochu ziemi, w stanie niebytu, nieistnienia, kompletnej nieświadomości,
niczego nie odczuwa, o niczym nie wie, wszystkie jego myśli zginęły, jego ciało się rozłożyło, czas zatarł ślady jego grobu, a kolejne pokolenia zapomniały zupełnie o nim, bo kto z nas pamięta o naszych przodkach sprzed 300 czy 400 lat, prawda? Nikt nie pamięta. Ale Bóg pamięta. I kiedy przyjdzie dzień ostateczny, zmarli zostaną zmartwychwzbudzeni. W wypadku zmarłych sprawiedliwych zostaną oni zmartwychwzbudzeni do życia wiecznego. Taka jest nauka Pisma Świętego. Właściwe zrozumienie, czym jest śmierć, wyklucza jakąkolwiek formę dalszej egzystencji zmarłego w zaświatach i istnienie duszy nieśmiertelnej. A więc naszą nadzieją nie jest wędrówka dusz. Naszą nadzieją, celem naszej wiary nie jest przeprowadzka w zaświaty. Naszą nadzieją jest zmartwychwstanie do życia wiecznego podczas powrotu Pana Jezusa. Amen.